wszędzie są przepisy, czyli te numerki, które nas przekierowują do konkretnych publikacji. Jak sobie najedziecie, to widzicie te przepisy i ich lista jest na samej dole. Super ważna sekcja, bez której nie może być żadnego hasła. Musisz mieć potwierdzenie informacji, które tutaj piszesz. To musi być uźródłowione. To nie może być tak, że usłyszałaś to od babci, albo powiedział ci kolega, albo to jest miejsce, gdzie ty publikujesz wyniki swoich badań. Muszę mieć jakieś potwierdzenie informacji i coś innego, coś zewnętrznego, publikacje, książki albo strony internetowe muszą mi potwierdzać te informacje. Ale też widzimy, że przy danym numerku są literki. Jeżeli jest kilka tych literek, to oznacza, że dany przepis był użyty w tym haśle kilka razy. I zobaczcie, możemy to sobie zauważyć. Na przykład tu się czwórka pojawia, ale też tu się czwórka pojawia, tutaj. Nie ma potrzeby kilka razy na nowo pisać tego samego przepisu. Po prostu można w kilku miejscach wstawić do tej publikacji, do której już się raz odwołaliśmy. I muszę wstawić przepis. Ale zanim to zrobię, to dobrze zrobić sobie sekcję przepisy. Czyli schodzę niżej i piszę przepisy i zaznaczam to słowo przepisy i styluję je podstawowym nagłówkiem rozdziału. To się tworzy taka osobna sekcja. Schodzę sobie niżej i wybieram sobie następnie wstaw, rozwijam listę, lista przepisów. Jeżeli ja za chwilę dodam przepis, to on się tutaj automatycznie pokaże. No i dobra, zróbmy ten przepis. Dodajmy jakiś pierwszy przepis. Jedna z otworzonych moich stron to jest strona Nagrody Kolberga i tu jest napisane, że urodziła się w 1944 roku w Tatarach. Więc proszę bardzo, Czesława Marchewka urodzona 44 w Tatarach, proszę bardzo. I mamy potwierdzenie. Stawiam kursor przed kropką, to jest super ważne. I wybieram przypis. I jest kilka sposobów na robienie przypisów, ale najprościej to po prostu, jak się otworzy to okienko, wkleić tutaj link. No bo ja korzystam ze strony internetowej i klikam generuj. I on się sam robi. Proszę bardzo, zrobił się. I jak ja teraz kliknę wstaw, bo trzeba jeszcze potwierdzić, to zobaczcie, on się pojawił na liście. I teraz są dwa sposoby. Albo zrobimy to bardzo szybko automatycznie, albo będziemy wpisywać i tam podamy autora, tytuł i tak dalej. Ale jak macie książki, to można zrobić to szybciej. Większość książek, nie wszystkie, ale książki wydane tam bodajże po 78 roku, mają tak zwany numer ISBN, czyli takie kilka cyferek, które jest tutaj często na stronie redakcyjnej podane. Jak wy wpiszecie ten numer ISBN, to przypis znowu zrobi się sam. Ja tu mam 978 83 606 23 29 9. Generuj. O, proszę bardzo, jest wstaw. Bernard Kielar, powiat ostrołęcki, to jest rzeczywiście ta książka. Wszystko się zgadza. No i mamy, zobaczcie, informacje dalej. Jako młoda dziewczyna pracowała, gdzie zajmowała się tkactwem i haftem. Ja ją mogę teraz sobie dopisać tutaj do tego, co już mam. Później pracowała w spółdzielni Kurpianka i dopiszę do tego zdania, gdzie haftowała i tkała. I chcę zakończyć to zdanie przypisem, ale już z tej strony korzystałam. Więc wtedy staję sobie tutaj, gdzie wstawiam przypis, klikam jeszcze raz przypis i klikam tę opcję użyj istniejącego. Jak to kliknę, to widzę całą listę rzeczy, które już są. I ja tutaj w tym miejscu odwołuję się ponownie do strony Nagrody Kolberga, więc z tej listy wybieram sobie i zobaczcie, znowu jest to jedynka. To jest trochę inaczej jak w Wordzie, bo w Wordzie macie także no 1, 2, 3, 4 i nawet jak pierwszy i piąty przypis są z tej samej książki, to one mają inne numerki. No tutaj jest tak, żeby może było wygodniej.